zgadzają się na nagrywanie, zakładamy. Również na czasie się ukaże zachęta do zadawania pytań. Te pytania powinny być zadawane na czacie, a jeżeli ktoś nie jest z uniwersytetu, to mailem na adres Euroregu. Dobrze, Agnieszko, mówię? Tak, tak, świetnie. Tak, dzień dobry. Również proponujemy, żeby te pytania zadawać przynajmniej w drugiej części wystąpienia pana doktora, dlatego że czasem się zdarza tak, że na pytanie zadane prelegent odpowiada w dalszym toku swojego wykładu. No dobrze, czyli jeszcze raz pana serdecznie witam w imieniu swoim, również i pani dyrektor Lechnickiej, którą pan tu widzi na ekranie, i oddaję panu głos. Proszę zapuścić właściwą prezentację i ma pan 35-45 minut do opowiedzenia nam swojej historii, jak to się ładnie mówi. Dobrze. Dziękuję. Czy widzicie państwo moją prezentację? Tak. Dobrze. Tak, teraz widzimy tę prezentację w takim trybie roboczym, natomiast nie w formie prezentacji PowerPoint. Może się panu uda ją przekształcić. Bo u mnie jest w trybie prezentacji, więc jeszcze raz spróbuję. A teraz? O, tak. Teraz jest lepiej. Proszę jeszcze zobaczyć, czy przewija się do kolejnego slajdu, to już będziemy wiedzieli, że tak, wszystko działa, wszystko świetnie. Świetnie. Proszę. Wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja może lekko skoryguję, że jestem badaczem społecznym, co prawda miałem też przyjemność uczestniczyć w badaniach biologicznych, ale nie czułem się do bycia biologiem. Jednocześnie chciałbym też od razu na początku przeprosić państwa, ponieważ w abstrakcie dzisiejszego wystąpienia ambitnie założyłem, że omówię zarówno politykę dotyczącą zarządzania lasami, jak i politykę dotyczącą ochrony dzikich zwierząt. Natomiast jak zacząłem już pracę nad wystąpieniem, to stwierdziłem, żeby zmieścić się w tym czasie 45 minut, będę musiał się ograniczyć tylko do polityki wobec lasów, także z góry przepraszam tych państwa, którzy się nastawiali również na dzikie zwierzęta. Natomiast od razu pozwolę sobie zaprosić na seminarium sekcji relacji międzygatunkowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w maju, gdzie będę prezentował politykę dotyczącą żubrów w Polsce. Tutaj chciałbym się skoncentrować na lasach. Jak pewnie państwo się orientujecie, w ostatnich latach mamy do czynienia z intensyfikacją konfliktów wokół lasów. To obrazuje dobrze ta mapa ze strony Lasy i Obywatele, która w taki oddolny sposób mapuje różnego rodzaju spory dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że istnieją również takie bardziej upublicznione spory dotyczące obszarów leśnych o dużych walorach przyrodniczych, tak jak na przykład tutaj wokół Turnickiego Parku Narodowego czy wokół Puszczy Białowieskiej. Kilka słów na temat ogólnie lasów w Polsce. Lesistość to około 30%. 80% lasów w Polsce należy do Skarbu Państwa, z czego około 96% jest zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które łączą status administracji publicznej ze statusem quasi-przedsiębiorstwa. Chciałbym wykorzystać to zaproszenie na dzisiejsze seminarium do zastanowienia się nad tym, jakie jest tło społeczno-polityczne wybranych konfliktów wokół lasów, bazując na swoich badaniach dotyczących polityki leśnej, które prowadzę już od kilkunastu lat, i zastanowić się, co decyduje o trwałości i liczbie tych konfliktów. I chciałbym tutaj zacząć od pewnych podstaw teoretycznych, które stanowią jakby tło moich badań. Następnie omówić przykład Puszczy Białowieskiej i szerzej tworzenia parków narodowych w Polsce. Potem przejdę do certyfikacji FSC, partycypacji społecznej w tworzeniu planów urządzenia lasu i zakończę próbą podsumowania i przedstawienia wniosków.
Jeśli chodzi o podstawy teoretyczne, to moje badania są umiejscowione w takim szerszym polu badań environmental governance, czyli można to różnie tłumaczyć, ja to roboczo tłumaczę jako organizacja zarządzania środowiskiem, czyli chodzi o analizę procesów podejmowania decyzji dotyczących środowiska, które to decyzje koordynują zbiorowe działania i rozwiązują konflikty wokół środowiska, a wynikiem tych decyzji są określone układy instytucjonalne, na przykład w postaci polityk publicznych ochrony środowiska, które określają reguły użytkowania zasobów środowiskowych, czyli kto, jak i po co ma zarządzać środowiskiem. To pole badawcze mocno łączy się z teorią instytucjonalną, zgodnie z którą instytucje są to reguły gry w społeczeństwie, pewne wytworzone społecznie ograniczenia, które kształtują interakcje międzyludzkie. No i tutaj czołowymi przedstawicielami tego prądu badawczego są nobliści Douglas North i Elinor Ostrom. Ja szczególnie interesuję się prądem badań instytucjonalnych określanych jako instytucjonalizm historyczny. I prąd ten koncentruje się na tworzeniu, utrzymywaniu i adaptacji instytucji w dłuższym okresie, czyli przedstawia rozwój instytucji, polityki bardziej jako film, a nie jako migawkę, oraz na tym, jak te instytucje wpływają na zachowania, interesy i wartości aktorów społecznych. Ważne tu jest pojęcie zależności od szlaku czy od ścieżki, czyli to, że wstępne wybory mają duże znaczenie dla dalszych etapów rozwoju danego obszaru polityki. I stabilność instytucji w czasie, bo zazwyczaj są one dosyć stabilne, wiąże się z dominacją leżących u podstaw polityki paradygmatów, czyli pewnego rodzaju światopoglądów, systemów, przekonań, wartości, które określają cele instytucji i metody ich osiągania. W ramach tego prądu teoretycznego mówi się również o modelu zaburzonej równowagi, czyli o tym, że instytucje są zazwyczaj stabilne przez długi czas, ale w wyniku określonych wydarzeń krytycznych, ich stabilność zostaje zaburzona, następuje gwałtowna zmiana instytucjonalna i może powstać w jej wyniku nowa ścieżka rozwoju. W swoich badaniach posługuje się również teoriami sieciowymi, zwłaszcza teorią sieci politycznych Rhodesa oraz teorią koalicji przekonań Sabatier. I chodzi w nich o to, że różnego rodzaju grupy aktorów społecznych, interesariuszy działające w danym polu polityki są połączone różnego rodzaju sieciami. I te sieci mogą przyjmować charakter koalicji, które łączą te grupy aktorów społecznych i w ramach tych koalicji ci aktorzy społeczni starają się wpływać na decydentów, na rząd, żeby przekładać swoje przekonania i wartości na kształt instytucji, na kształt polityk publicznych. I te koalicje mogą być połączone przez komplementarne zasoby albo wspólne przekonania, wartości i to może je jednoczyć. Teraz chciałbym przejść do pierwszego przypadku, czyli przypadku parków narodowych i Puszczy Białowieskiej zwłaszcza. I ten przypadek Puszczy Białowieskiej zajmie większą część mojego wystąpienia. Parków narodowych w Polsce mamy obecnie 23, zajmują one około 1% powierzchni kraju. Tutaj mniej więcej widzicie Państwo na mapie, jak one są rozmieszczone. I powstaje pytanie, dlaczego tak niewiele? Czy rzeczywiście nie mamy obszarów przyrodniczych, które nadawałyby się do nadania im takiego statusu parku narodowego? No oczywiście są takie obszary i nawet w politykach rządowych swojego czasu były wymieniane, planowane parki narodowe, takie jak Park Mazurski, Jurajski czy Turnicki, natomiast one do tej pory nie powstały. No pytanie dlaczego? Park narodowy jest taką bardzo szczególną formą ochrony przyrody, ponieważ po pierwsze na obszarze Parku Narodowego wszystkie działania są podporządkowane ochronie przyrody, a poza tym jest to jedyna forma, która posiada dodatkowo wyspecjalizowaną służbę ochrony przyrody, której celem jest również tylko i wyłącznie działania na rzecz ochrony przyrody. Tak jest to pewien taki typ idealny, który w jakiś sposób tak realizuje te założenia państwa dotyczące ochrony przyrody na konkretnym terenie. I chciałbym teraz przenieść Państwa na chwilę do Puszczy Białowieskiej, skąd zresztą do Państwa dzisiaj mówię, i do Białowieży, i opisać historię konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej, którą rekonstruuję na podstawie swoich badań w tym zakresie. Interesowało mnie do tej pory różne aspekty tego konfliktu, koncentrowałem się na aspektach ekonomicznych, politycznych, społecznych,
także po części przyrodniczych. I tutaj chciałem pokrótce Państwu opisać swoją wizję tej historii konfliktu. Park, znaczy Puszcza Białowieska w czasach królewskich, potem w czasach carskich była miejscem polowań królewskich i dlatego dotrwała w dużej mierze w stanie nienaruszonym aż do początków XX wieku. Tutaj nastąpiło zdarzenie krytyczne w postaci I wojny światowej. Administracja niemiecka rozpoczęła eksploatację puszczy na masową skalę, posługując się przy tym siecią kolejek wąskotorowych, które eksportowały surowiec i jak widać na załączonych zdjęciach bardzo skutecznie udało się administracji niemieckiej w dużej mierze to drewno pozyskiwać. Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość, władztwo administracyjne nad Puszczą przejęły lasy państwowe, natomiast pojawiło się również pytanie, czy należy kontynuować te procesy rozpoczęte przez administrację niemiecką i skorzystać z infrastruktury, które Niemcy po sobie pozostawili, czy też może jednak wrócić do poprzedniego sposobu użytkowania, czyli takiej no, w pewnym sensie ochrony Puszczy Białowieskiej. Orędownikiem tego był profesor Władysław Szafer, botanik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaproponował utworzenie rezerwatu leśnego w Puszczy Białowieskiej w roku 20. Podkreślając wartość naukową puszczy, wartość krajobrazową, turystyczną oraz wartość kulturową jako inspirację dla artystów. Jednocześnie uznawał, że puszcza ma ogromne wartości ekonomiczne związane z możliwością pozyskania drewna. Jak pisał wobec tak olbrzymich wartości ekonomicznych, które zresztą wyliczał, jakie zapewnia zubożałemu przed wojnę państwu polskiemu eksploatacja gospodarcza Puszczy Białowieskiej, nie sposób wprost myśleć o utrzymaniu jej w całości jako nietykalnego rezerwatu leśnego. W związku z tym zaproponował utworzenie rezerwatu na części puszczy obejmującej mniej więcej 3% obszaru przedwojennej Puszczy Białowieskiej, gdzie byłby to rezerwat ścisły na potrzeby badań naukowych oraz turystyki. Ten rezerwat utworzono w 21 roku jako leśnictwo, po prostu nie było innych formalnych podstaw do tworzenia obszarów chronionych, nie funkcjonowała ustawa o ochronie przyrody w tym czasie, więc jedynie można było ten obszar chroniony utworzyć w ramach organizacji lasów państwowych jako leśnictwo. I trzeba powiedzieć, że w zasadzie od początku istnienia to leśnictwo rezerwat no, wiązało się z dużym konfliktem pomiędzy szefostwem tego leśnictwa, czyli na początku profesorem Józefem Paczowskim, a potem jego następcą profesorem Jerzym Karpińskim, a administracją lasów państwowych w Białowieży. I chodziło o to, że leśnicy uznawali sposób ochrony rezerwatu jako sprzeczny z dobrą praktyką leśną. Uważali, że taki sposób zagospodarowania może zagrażać gospodarce w pozostałych obszarach puszczy i podejmowali działania zmierzające do likwidacji tego obszaru chronionego. Jak pisał w ciekawym artykule z 1957 roku profesor Szafer, wyznaje szczerze, że rozpoczynając te starania o utworzenie Parku Narodowego, ani ja, nikt inny z moich kolegów nie przewidywaliśmy, że rozpoczynamy ciężką walkę, która miała trwać długie lata. I ta walka toczyła się na poziomie lokalnym, który opisuje profesor Szafer. Na przykład w 1928 roku urzędowa lustracja przeprowadzona przez inspektora lasów państwowych stwierdziła urzędowo, lecz fałszywie, że w rezerwacie panuje kornik, że jest wiele posuszu i w następstwie postawiła wniosek, że rezerwat należy skasować. Dyrektor lasów państwowych Zaniewski wniosek ten skwapliwie zaakceptował. Tak z dniem 31 lipca 1928 roku profesor Paczowski został z puszczy wyrzucony przez triumfującą biurokrację lasów państwowych. Profesor pisze też, mniej znane są jego profesora Karpińskiego, czyli następcy Paczowskiego, liczne cierpienia i ciosy, jakie zadawano mu w Białowieży tak długo i wytrwale, aż doprowadziły one i jego także do opuszczenia Parku Narodowego w Białowieży. Ta rozgrywka toczyła się również na poziomie centralnym. No, głównie chodziło o to,
profesorowi Szaferowi i jego współpracownikom, żeby uzyskać niezależność organizacyjną od lasów państwowych, niezależność za pomocą statutu Parku Narodowego. Ale okazało się to trudne. Jak pisał Szafer, pod silnym naciskiem czynników naukowych w październiku 25 roku Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Publicznych przesłało wreszcie plan statutu Parku Narodowego, lecz niestety zupełnie inny niż ten, jaki założyliśmy. Okazało się niebawem, że zły plan statutu był celowo zły po to, aby uniemożliwić w ogóle utworzenie Parku Narodowego. Gdy wreszcie dostaliśmy go do opinii, okazało się, że jest on znowu nie do przyjęcia, gdyż o wszystkim w parku miał nadal decydować dyrektor Lasów Państwowych. Więc ten spór bardzo zaogniony toczył się aż do II wojny światowej. Mamy do czynienia z kolejnym takim wydarzeniem krytycznym w historii tej puszczy i sporu o puszczę. Po 1945 roku puszcza została podzielona pomiędzy Związek Radziecki i Polskę. W polskiej części znalazł się Białowieski Park Narodowy. I w 1947 roku na mocy rozporządzenia potwierdzono funkcjonowanie Białowieskiego Parku Narodowego. I to w zasadzie zamknęło już wszelkie dyskusje o tym, czy ten Park Narodowy powinien istnieć, czy nie. Natomiast pojawiło się inne zagadnienie dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską. Chodziło o to, co się dzieje w części zarządzanej przez Lasy Państwowe. Po 1945 roku zaczęto w Polsce wprowadzać industrializację według modelu sowieckiego, opartą na centralizacji gospodarki i po prostu władze centralne żądały pozyskania z puszczy określonego poziomu drewna i określonych asortymentów, co wiązało się z dużą eksploatacją. Jak widzicie Państwo tutaj na zdjęciu z satelity, amerykańskiego satelity szpiegowskiego, jak puszcza w owym czasie wyglądała. Po 1956 roku, czyli po odwilży, zaczęła się dyskusja na temat tego, w jaki sposób tą częścią puszczy gospodarować, natomiast toczyła się ona w ramach jakby środowiska leśnego, znaczy dyskutowali głównie praktycy leśni z naukowcami leśnymi. Jak widzicie Państwo tutaj w życiu Warszawy z 1973 roku, nie chodziło więc w tym przypadku o to, czy rąbać, tylko o to, jak robić to bez szkody dla przyszłości puszczy. Czyli jakby dyskutowano bardziej o metodach, skali i strukturze pozyskania drewna, niż nad tym, czy w puszczy gospodarować, czy puszczę jakby zostawić w takim stanie, w jakim ona jest. Jeszcze pod koniec lat 80. profesor Sokołowski i profesor Faliński zaproponowali nieznaczne rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na północ w związku z argumentami naukowymi, które wysuwali, ale ich propozycje w zasadzie zupełnie zostały zignorowane zarówno przez władze rządowe, jak i przez władze Lasów Państwowych. Sytuacja zmieniła się po 89. roku. I wiązało się to w dużej mierze ze zmianą sposobu funkcjonowania Lasów Państwowych, większą samodzielnością, które uzyskały nadleśnictwa, która przełożyła się na zwiększone zainteresowanie pozyskaniem cennych sortymentów drewna, zwłaszcza starych, dużych, atrakcyjnych drzew. I ten proces został dosyć szybko zauważony przez naukowców, którzy prowadzili w Puszczy Białowieskiej badania, którzy zaczęli alarmować, że z Puszczą Białowieską dzieje się źle. I tutaj następuje pewne odtworzenie pewnych podziałów i dyskusji, z którymi mieliśmy do czynienia przed wojną. Po jednej stronie pracownicy Lasów Państwowych, po drugiej stronie przedstawiciele środowiska naukowego z Białowieskiego. Ale w tej nowej rzeczywistości po 1989 roku doszły do dyskusji włączyły się także dwie dodatkowe grupy. Z jednej strony były to organizacje pozarządowe, które mogły już w demokratycznym państwie swobodnie funkcjonować i korzystały z tego prawa, a z drugiej strony lokalne społeczności, które również uzyskały swoje demokratycznie wybrane samorządy i które włączyły się w tą dyskusję, wspierając w dużej mierze stanowisko Lasów Państwowych. Te dyskusje z początku lat 90. przełożyły się na poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego o 100% do 1/6 obszaru Puszczy Białowieskiej po negocjacjach z ministerstwa z gminami, które, jak trzeba powiedzieć, te obietnice, które zostały złożone wówczas przez rząd, był to rząd Włodzimierza Cimoszewicza, nie zostały spełnione, po części dlatego, że już rok później nastąpiła zmiana władzy i do władzy doszedł rząd AWS-u.
Rząd ten postanowił zrobić coś w sprawie Puszczy Białowieskiej. Ministrem ochrony środowiska był wówczas profesor Szyszko i wprowadził on tak zwany kontrakt dla Puszczy Białowieskiej, czyli wsparcie finansowe dla gmin, które w założeniu miało potem przełożyć się na poparcie gmin dla lokalnych mieszkańców dla poszerzenia Parku Narodowego na całą Puszczę. No jednak okazało się, potem następcą profesora Szyszki był pan Tokarczuk i on postanowił, że już te pieniądze zostały po części przekazane, jest pora za pomocą rozporządzenia powiększyć Park Narodowy, pojechał do Białowieży i tutaj chciał zaprezentować ten projekt rozporządzenia lokalnym społecznościom. No, spotkał się z dosyć negatywnym odbiorem, został obrzucony jajkami i w związku z tym ostatecznie wycofał się z tej propozycji. Jednocześnie ten konflikt był przedstawiany jako konflikt pomiędzy rządem, po części organizacjami pozarządowymi i lokalnymi mieszkańcami. Jednak okazało się, że w dużej mierze tutaj dużą rolę odgrywali leśnicy, którzy no, dystrybuowali informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych z rozszerzeniem. Tutaj widzicie Państwo anonimową ulotkę Komitetu Protestacyjnego Ziemi Hajnowskiej, która przestrzega przed no, tragicznymi skutkami poszerzenia parku, no i która została wysłana z faksu Nadleśnictwa Hajnówka. Minister Tokarczuk w swojej książce autobiograficznej pisze o tym tak. Nie miałem większych problemów z ustaleniem, kto i dlaczego storpedował plany zwiększenia ochrony Puszczy Białowieskiej. Przypisywanie tej inicjatywie prawosławnej mniejszości białoruskiej się nie potwierdziło. Stało się jasne, że wątek białoruski miał być zasłoną dymną i odwróceniem uwagi od kroków podjętych nieoficjalnie przez kierownictwo Lasów Państwowych. Jajami rzucali wyznaczeni uczniowie Technikum Leśnego, Nadleśnictwo Hajnówka koordynowało akcję, jego pracownicy rozsyłali ulotkę wzywającą do udziału w proteście i informowali, gdzie i kiedy trzeba się zjawić. Przejęcie przez BPN całej puszczy było podrzuceniem im niemiłego prezentu. Liczna grupa pracowników zatrudnionych w lasach stałaby się pracownikami BPN. Jak opowiadali mi sami leśnicy, ich zarobki byłyby wtedy nawet o połowę mniejsze. Postanowili więc, nie przyznając się, o co chodzi, wziąć sprawy w swoje ręce, w ręce uzbrojone w jaja. To oczywiście ten wątek ekonomiczny miał duże znaczenie, jednak przeprowadzone przeze mnie badania wykazały, że te motywacje leśników było wiele szersze i motyw finansowy był obecny, ale nie był dominujący. Moim zdaniem dominująca była reprezentowana przez leśników pewna wizja przyrody i pracy leśnika. Zgodnie z tą wizją las powinien być kształtowany przez leśnika, żeby osiągnąć preferowane przez niego cechy estetyczne i użytkowe. Powinien być rozmaicony gatunkowo, zgodny z siedliskiem, z licznie występującymi, intensywnie rosnącymi, okazałymi drzewami pożądanych gatunków, takich jak dąb, jesion, sosna i świerk. Jak stwierdził były zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych, leśnicy dysponują większymi środkami niż BPN, mają większe możliwości techniczne i oni powinni zajmować się przekształcaniem puszczy do stanu naturalnego. Pozostawienie puszczy samej sobie doprowadzi do jej zagłady. Jest to taka wizja no, potrzeby zachowania puszczy właśnie poprzez aktywną działalność leśników. W wywiadzie, który przeprowadziłem z jednym z leśników, mówi on, gdybyśmy na przykład nie walczyli z kornikiem, gdybyśmy zostawili to wszystko samopas, to by wszystko się zmarnowało, drewno by obumierało, zrobiłby się taki kurczę park. Ta puszcza zupełnie inaczej by wyglądała. Inny leśnik stwierdza, marnuje się tyle drewna i te stare drzewa nie pozwalają młodym wyrosnąć. Jakby przede wszystkim te działania leśników wynikają z głębokiego przekonania tej grupy zawodowej o właściwości ich postępowania i chęci ochrony lasu, tak jak oni uważają to za stosowne. Poza tym podkreślano również znaczenie gospodarki dla lokalnej społeczności. Ludzie dzięki gospodarce leśnej będą mieli na własne utrzymanie, a tak po poszerzeniu BPN pewne źródło już ucieknie. Nie będą mieli źródła zaopatrzenia w opał, te wszystkie wioski opalają mieszkania drewnem. A tak skąd oni to wezmą? Będą palić słomo? Pytał leśnik, z którym rozmawiałem. Poza tym wskazywali na to, że ich działanie jest zgodne z prawem, nawet wymuszone przez prawo. My realizujemy prawo w tej chwili, czyli mamy ustawę o lasach, mamy realizować plan urządzania lasu. Jeżeli ktoś mówi, że my wycinamy, eksploatujemy puszczę, no to można skomentować to tak, że my realizujemy plan. Oczywiście obawiano się pogorszenia warunków pracy. Jeden z leśników mówi, każdy obawia się o swoją pracę, no bo to jakby niepewność, prawda? No będę pracował w parku, ale każdy z nas myśli, no będę, ale na jakim stanowisku, czy ja będę miał więcej pieniędzy, czy mniej.
Potem niepewność co do zakresu obowiązków. Generalnie nie wiem, czym się parkowcy zajmują, jakie mają obowiązki. Jak ludzie mówią, to zbijanie bąków, czyli też taka kwestia no, niewykonywania, nierealizowania swojego potencjału włóczonego zawodu i funkcji, która się z nim wiąże. Pewna utrata częściowo prestiżu. Te kwestie prestiżowe bardzo mocno wybrzmiewały w zebranych przeze mnie danych. Jak mówi jeden z leśników, po pierwsze, może i najważniejsze, jest to sprawa honoru. Przecież nie może taki dyletant, tutaj wymienia członka NGO, który jakieś tam byle studium resocjalizacyjne ma skończone, dyktować warunków, który nie ma pojęcia o niczym, prawda? Przecież tą puszczą zarządza około 150 osób, z tego połowa ma wyższe wykształcenie. Dyskredytować ich pracę wniesioną ze szkół, z uczelni w taki sposób, to budzi bunt, to budzi bunt. Jest to sprawa godności zawodowej. Podobnie komentuje to urzędnik rządowy, z którym rozmawiałem, który mówi tak, to jest sprawa takiego prestiżu, to też przez lata tak się tworzyło, my i oni, przyrodnicy i leśnicy. Znany naukowiec leśny, którego tutaj urzędnik wymienia z nazwiska, wszystko by zrobił, żeby to leśnicy zajmowali się ochroną przyrody i on wymuszał na leśnikach różne działania na rzecz ochrony przyrody. Tylko wara, żeby to robił ktoś spoza leśników w lasach. To już nie daj Bóg, to jest wróg. Żeby jakiś tam biolog się pałętał po lasach państwowych. Nie, to leśnik ma chronić przyrodę. Tylko broń Boże jakiejś formalnej struktury poza lasami państwowymi. No i właśnie, no ta formalna struktura, czyli struktura, która jako w zasadzie jedyna może jakoś leśnikom odebrać władztwo nad lasami, czyli parki narodowe. I tutaj komentarz ze strony polityka, który no, komentuje tą konkurencję o przestrzeń z parkami narodowymi. Lasy państwowe nigdy nie były takie entuzjastyczne do powiększania parków narodowych, powiększania BPN, no bo dla nich to było z kolei uszczuplenie majątku, no bo to już wychodzi z zasobu, już kto inny tym zarządza. Urzędnik rządowy tak to komentował, każdy hektar oddany przez lasy państwowe w granice parków narodowych, to oni się tak czują, jakby im kawałek serca wyrwano. A z kolei leśnik powołuje się na rozmowę z regionalnym dyrektorem lasów państwowych w Białymstoku sprzed lat, który powiedział, że bo w tamtym czasie to była taka parkomania, bo tutaj niejaki, tutaj podaje nazwisko działacza na rzecz ochrony przyrody, chciał zrobić park narodowy w Puszczy Gdyszyńskiej, w Puszczy Piskiej, gdzieś w Puszczy Boreckiej. No to myślę, damy im tutaj wolną rękę na początek, to wtedy już same parki będą w województwie białostockim. Więc ewidentnie no, takie poczucie, prawda, zagrożenia ze strony odmiennego sposobu gospodarowania, poczucie, że parki narodowe no, mogą niejako zagrozić integracji lasów państwowych. I te obawy przełożyły się potem na inicjatywy legislacyjne. Już w 2000 roku, czyli szybko po sytuacji w Białowieży, podczas posiedzenia Sejmu poseł Bohdan Pęk zaproponował zmianę w ustawie o ochronie przyrody, która dawałaby samorządom wszelkich szczebli, czyli od gminy poprzez powiat aż po województwo, prawo do wyrażenia weta w stosunku do powiększania parków narodowych lub tworzenia nowych parków narodowych. I poseł Pęk tak zaczął swoją wypowiedź. Muszę również powiedzieć, że niedawno wreszcie i z ogromną przyjemnością miałem okazję zwiedzić kompleks białowieski. Poświęciłem 2 dni na zwiedzenie tego kompleksu, prowadzony przez fachowców. Muszę powiedzieć, że nie wolno wylewać przysłowiowego dziecka z kąpielą. Gospodarka leśna prowadzona jest tam wzorowo, z zachowaniem pomników przyrody, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Myślę, że ten przykład wskazuje, że można chronić przyrodę, jednocześnie pozwalając ludziom żyć. Jakby ten, taka wizyta w puszczy i pokazanie jej walorów i sposobu ochrony no jest, była takim jednym z instrumentów, które lasy państwowe wykorzystywały do pokazania swoich racji. I tutaj robiłem wywiad z innym politykiem, z innej opcji politycznej, który chciał powiększyć park narodowy, ale potem zmienił zdanie właśnie po takiej wizycie i jak tłumaczył, ja naiwnie trochę sądziłem, że może wystarczy podjąć jakąś tam decyzję polityczną, że to chcemy mieć większy obszar Puszczy Chronionej. Przekonał mnie do zmiany zdania cały przebieg spotkania, przede wszystkim głosy przedsiębiorców, mieszkańców, samorządów. Potem leśnicy pokazali nam te różne stanowiska, tutaj korniki, prawda, tam gdzie obszar, gdzie odtwarzają jakby stan zadrzewienia wcześniejszy i udowadniali, że można to robić, tak? Ale przy objaśnieniach, przy dokumentowaniu tego, no to tam pokazywano nam, że lasy państwowe też są w stanie chronić takie obszary, jakim jest Puszcza Białowieska. Jakby bardzo skutecznie no, leśnikom udawało się pokazać swoje racje i przekonać wizytujących Puszczę Białowieską polityków do tego, aby nie poszerzać Białowieskiego Parku Narodowego.
Jednocześnie samorządowiec, z którym rozmawiałem, komentował zmiany prawne w ten sposób. Myślę, że tutaj większy wpływ miało lobby leśne na zmianę prawa niż lobby samorządowe. To się stało chyba w czasach, kiedy lobby leśne było dość mocne w Sejmie i wydaje mi się, że to przede wszystkim tym kanałem to zostało przeprowadzone. No, rzeczywiście po prostu lasy państwowe miały odpowiednie zasoby, żeby nawiązać dobre kontakty z wpływowymi politykami, przekonywać ich do swoich racji. Tutaj widzicie Państwo zdjęcie z polowania, w którym brał udział Włodzimierz Cimoszewicz, wówczas szef resortu spraw zagranicznych, wcześniej prezes Rady Ministrów, który mówił tak: przyroda była dla mnie zawsze ważna. Kiedy zacząłem częściej odwiedzać Puszczę Białowieską, spotykać się z mieszkającymi tu ludźmi i chodzić do lasu z leśnikami, moimi pierwszymi nauczycielami lasu, szybko stałem się jej miłośnikiem. Także właśnie taki sposób wprowadzenia, pokazania tej perspektywy leśnej i sposobu funkcjonowania lasu od strony widzenia, strony patrzenia leśnika. No i jednocześnie na przykład Włodzimierz Cimoszewicz również mógł wydzierżawić leśniczówkę w Puszczy Białowieskiej, co z punktu widzenia planów rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego no też było takim dosyć dobrym posunięciem. Włodzimierz Cimoszewicz w 2002 roku tak mówił dla Przeglądu Prawosławnego. Dodam, że półtora roku temu, nie ukrywam także z moim udziałem, Sejm znowelizował ustawę o ochronie środowiska. Stwierdza ona teraz, że tworzenie nowych parków lub poszerzanie istniejących wymaga zgody samorządu terytorialnego. Słyszałem, że pojawił się pomysł, by zlikwidować to ustawowe sformułowanie. Sprawdzę, będę robił wszystko, by zostało tak jak teraz. Jakby no, te działania okazały się skuteczne i przełożyły się potem na zmiany prawne. Można powiedzieć, że w Puszczy Białowieskiej wytworzyły się dwie koalicje przekonań. Jedna z nich uważała, że istnieje pewien pożądany kształt lasu, który można osiągnąć poprzez interwencję ludzką, przez interwencję leśnika i ta interwencja pozwoli również korzystać z zasobów drewna w puszczy w zrównoważony sposób. Poszerzenie ochrony prowadziłoby do zapaści gospodarczej regionu i jednocześnie do zamknięcia puszczy dla lokalnych społeczności. Koalicja za poszerzeniem Parku Narodowego uważała, że kształt lasu nie ma znaczenia, jeżeli jest wynikiem naturalnych procesów i powinna być puszcza chroniona przed interwencją ludzką, a las powinien służyć człowiekowi jako punkt odniesienia dla innych lasów, obiekt naukowy, miejsce ważne dla duchowości i dla rekreacji. Postrzegali poszerzenie parku jako możliwość rozwoju regionu i sposób również na otwarcie puszczy dla ludzi. Obie koalicje chciały chronić puszczę, ale w zupełnie inny sposób. Natomiast jeżeli prześledzimy dynamikę tworzenia parków narodowych w Polsce, tutaj widzicie Państwo te niebieskie kropki, to są nowe parki powstałe w tych latach, które widać na dole, to wyraźnie widać po 89, to ta zielona kreska, no, to jest to właśnie ta parkomania, kiedy po demokratyzacji zaczęto tworzyć nowe parki. No, wiązało się to z tym, że jakby opozycja demokratyczna bardzo podkreślała te ekologiczne postulaty. Pamiętam, był podstolik ekologiczny podczas obrad Okrągłego Stołu. Do władzy doszli nowi ludzie po 89. To się przełożyło właśnie na te nowe inicjatywy związane z parkami. Natomiast jakby ten okres skończył się w roku 2000, ze zmianami legislacyjnymi i w zasadzie od tego czasu utworzono tylko jeden park narodowy w 2001 roku, który zresztą praktycznie nie obejmował terenów leśnych. No jak wiemy, spory wokół lasów i wokół puszczy trwają po dziś dzień z różnym natężeniem. No ale można było powiedzieć, że to jest taki specyficzny przypadek, Puszcza Białowieska, tutaj rzeczywiście ten konflikt jest zaogniony, wieloletni. Może te mechanizmy tutaj, które występują, nie mają przełożenia na leśnictwo ogólnie w Polsce i może to wygląda inaczej. No i między innymi, żeby też to sprawdzić, razem z kolegą z Białorusi zrobiliśmy taki porównawczy projekt wdrażania FSC, certyfikacji Forest Stewardship Council, w Polsce i na Białorusi. No to jest taki znaczek, który Państwo na pewno kojarzą z różnego rodzaju publikacji, książek, gdzie to jest zamieszczane. Jest to pewien najważniejszy globalny standard prowadzenia gospodarki leśnej Unii, utworzony z inicjatyw ekologicznych organizacji pozarządowych, głównie WWF-u, po 92 roku, po szczycie w Rio. I zakłada on zrównoważony, partycypacyjny, sprawiedliwy społecznie sposób użytkowania lasów. I to jest takie typowe, wzorcowe narzędzie, instrument polityczny, który pokazuje przejście od takich zhierarchizowanych, odgórnych instrumentów zdominowanych przez państwo do instrumentów politycznych opartych na sieciowości, braku hierarchiczności, dobrowolności, no i zachętach rynkowych.
Struktura zarządzania FSC obejmuje trzy izby z równymi prawami głosu: środowiskową, które głównie są NGOsy, społeczną, ekonomiczną. I z założenia ma to sprzyjać budowaniu dialogu pomiędzy tymi różnymi grupami interesariuszy, ale jednocześnie jest pewną areną do negocjowania sposobu zarządzania lasami. Wdrażanie FSC wygląda tak, że na początku certyfikują międzynarodowe firmy akredytowane w oparciu o swoje wewnętrzne standardy. Potem w danym kraju tworzy się grupę roboczą w formie stowarzyszenia i powstaje akredytowane biuro krajowe FSC. Następnie to stowarzyszenie wypracowuje krajowe standardy FSC, czyli już takie konkretne reguły dotyczące zarządzania lasami, z których potem certyfikowane podmioty muszą się, które muszą przestrzegać. Certyfikacja w Polsce rozpoczęła się w 1996 roku, grupa robocza powstała w roku 1999, a biuro krajowe w 2001. Proces ten toczył się bez udziału Ministerstwa Środowiska. O przystąpieniu do certyfikacji decydowali dyrektorzy regionalni lasów państwowych. I było duże zainteresowanie tą certyfikacją. Z jednej strony z powodu presji odbiorców, producentów mebli, papieru, importerów drewna. Poza tym powodowało to jakby ograniczenie ryzyka rynkowego, ten łatwiej było ten surowiec sprzedać, ale też ważnym elementem było udowodnienie, że leśnicy, że lasy państwowe potrafią w sposób zrównoważony gospodarować lasami, że bez problemu tę certyfikację przejdą. I też miałaby to pewnego rodzaju odpowiedź na próby reprywatyzacji w latach 90. Pokazanie, zobaczcie, jak dobrze gospodarujemy lasami, że nawet potrafimy bez problemu taki system certyfikacji przyjąć. Dla organizacji pozarządowych natomiast wprowadzenie tego systemu było sposobem na wzmocnienie ich zdaniem niewystarczającej ochrony procesów przyrodniczych w lasach, zwłaszcza tych o wysokich wartościach przyrodniczych, oraz wzmocnienie pozycji aktorów społecznych w podejmowaniu decyzji na temat lasu. Oczywiście, rzeczywiście okazało się, że lasy państwowe bez jakichś wielkich problemów te certyfikaty uzyskiwały. Tam w pewnym momencie certyfikowanych było ponad 70% wszystkich lasów w Polsce. Natomiast pojawiły się również pewne konflikty w Puszczy Białowieskiej oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, które głównie tam były związane z gospodarowaniem w Bieszczadach. Organizacje pozarządowe podnosiły, że ta gospodarka jest niezgodna z zasadami FSC, natomiast lasy państwowe nie przyjmowały tych argumentów, powołując się na to, że no, muszą działać zgodnie z prawem, a uwzględnienie tych zasad by było z tym prawem niezgodne. Chodziło między innymi o stosowanie pestycydów, zakaz wycinek na terenach podmokłych, kwestie powierzchni zrębów oraz kwestie powierzchni ekosystemów referencyjnych, które zgodnie z zasadami, z projektami standardów miały obejmować 5% powierzchni jednostki, czyli każde nadleśnictwo w zasadzie powinno mieć wyznaczone 5% powierzchni, na której nie było prowadzone pozyskanie drewna. I to zdaniem przynajmniej organizacji pozarządowych było głównym problemem dla lasów państwowych. Poza tym organizacje pozarządowe podnosiły, że wprowadzanie FSC tak naprawdę obniżyło standardy ochrony przyrody w niektórych regionalnych dyrekcjach lasów państwowych, ponieważ leśnicy przechodząc certyfikację stwierdzali, że obowiązujące u nich zasady ochrony przyrody są wyższe niż przewidziane w certyfikacji, dlatego nie ma potrzeby ich utrzymywania i zdarzało się, że było one obniżane. Innym problemem było to, że leśnikom nie do końca się podobało, że to FSC jest inicjatywą organizacji pozarządowych. Było pytanie, kto ma być certyfikowany przez kogo. Było to też postrzegane jako potencjalna groźba zmiany polityki leśnej przez, jak to określono, radykalne organizacje pozarządowe. Między innymi przez to od 2003 roku Lasy Państwowe zaczęły wdrażać alternatywny standard PEFC, który przez organizacje pozarządowe był postrzegany jako stworzony przez leśników i dla leśników. Tutaj chciałem też zacytować kilka zdań z artykułu profesora Paschalisa Jakubowicza z Wydziału Leśnego SGGW, który w takiej zbiorowej publikacji na temat FSC międzynarodowej opisywał polskie doświadczenia z tego procesu i one, myślę, dosyć ciekawie pokazują właśnie taki bardziej leśny sposób patrzenia na certyfikację. Profesor pisał tak. Udało się uniknąć poważnych konfliktów przy wdrażaniu FSC, co najmniej łagodząc siłę ataków na leśnictwo i leśników, które miały miejsce w ciągu ostatnich 15 lat. Certyfikacja była zaproponowana jako system łączący, a nie dzielący.
jako rozwiązanie, które może być łatwo zaakceptowane zarówno przez producentów, jak i przez odbiorców drewna. Tymczasem w Polsce rozpoczęła się bardziej zintensyfikowana operacja zewnętrznych sił na lasy i leśnictwo. Więc widzimy tutaj, że jakby postrzeganie certyfikacji jako pewnej zamkniętej sprawy pomiędzy producentami i odbiorcami, bez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, których zaangażowanie jest postrzegane jako operacja zewnętrznych sił i ich uwagi są postrzegane jako pewien atak na leśnictwo i leśników. Dalej, kolejny cytat. Silna presja NGOs doprowadziła do konfliktów społecznych, szczególnie na poziomie lokalnym. Opinie prezentowane w mediach podkopywały zarówno cele zarządzania lasami, jak i naukowe podstawy leśnictwa. Więc to, że organizacje miały jakieś uwagi, no, to doprowadzało do konfliktów społecznych. Kolejny cytat. Bez wątpienia jednym z głównych problemów, jakie stało przed leśnictwem, było poczucie krzywdy i urażonej dumy zawodowej leśników, którzy przekonani o swoich wysokich kwalifikacjach i dobrym zarządzaniu lasami, zapewniwszy sobie pozycję zawodową i społeczną, stali się nagle przedmiotem krytyki ze strony różnych grup pozarządowych i zmuszeni byli do weryfikacji swojej profesjonalnej i praktycznej wiedzy. Te napięcia przełożyły się potem na układ sił w strukturze organizacyjnej FSC Polska. W 2012 doszło do zmiany w zarządzie na niekorzyść organizacji pozarządowych. Nowy zarząd przygotował projekt nowego standardu FSC, który nie przewidywał już 5% powierzchni referencyjnych, tych, gdzie nie miało być pozyskiwane drewno. I projekt ten w 2014 roku został zatwierdzony przez Międzynarodowe Biuro FSC. Zdaniem organizacji pozarządowych było to wynikiem celowego przejęcia Izby Przyrodniczej, czyli tej, która gromadziła organizacje pozarządowe, przez dobrze dofinansowane organizacje reprezentujące interesy leśników. W 2014 do tej Izby włączono 16 takich organizacji, na przykład Ruch Obrony Lasów Polskich, Polski Związek Łowiecki, Polskie Towarzystwo Leśne. I w proteście część organizacji ekologicznych opuściła FSC Polska i zaalarmowało biuro międzynarodowe, które odebrało akredytację FSC Polska i podjęło decyzję o rewizji polskiego standardu. Zaczęła się ona w 2018 roku i trwa do dziś. Tutaj widzicie Państwo okładki standardów, pierwsze strony standardów certyfikacji przygotowane w 2009 i 2013 roku. Myślę, że to jest fajny materiał do takiej analizy ikonograficznej, która pokazuje rozłożenie akcentów przez osoby przygotowujące te standardy. Ostatni przypadek, który chciałem poruszyć, to partycypacja w zarządzaniu lasami, a konkretnie chodzi mi o partycypację w przygotowaniu planów urządzenia lasu. To jest dosyć świeży projekt, który realizuję razem z kolegami i koleżankami z 11 innych państw europejskich pod auspicjami European Forest Institute. I tutaj głównie opieramy się na danych wtórnych, czyli przeglądzie publikacji naukowych, szarej literatury, artykułów w plasie. Dodatkowo uzupełniamy to kilkoma wywiadami z ekspertami z zakresu polityki leśnej. I co udało się stwierdzić na podstawie takiego przeglądu literatury, jeśli chodzi o plany urządzania lasu. Plany urządzania lasu to są takie plany przygotowane na 10 lat, które regulują i określają szczegółowo, co będzie, w jaki sposób będzie gospodarka prowadzona. Są bardzo ważnymi dokumentami. Można stwierdzić, że w ciągu ostatnich 30 lat prawne możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu planów urządzania lasu znacząco wzrosły. Jednocześnie istnieje szereg przeszkód utrudniających wprowadzenie partycypacji społecznej, która w obecnej formie ma charakter fasadowy. Po pierwsze, leśnicy niechętnie włączają inne grupy w proces planowania. Ich zdaniem przedstawiciele społeczeństwa zbyt mało wiedzą o lasach i leśnictwie, żeby konstruktywnie włączać się w planowanie gospodarki leśnej. Leśnicy sami znają się na lesie i zarządzają nim we właściwy sposób. Poza tym w literaturze stwierdza się, że leśnicy nie posiadają umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia konstruktywnego procesu partycypacyjnego. Chodzi o umiejętności miękkie, które pozwoliłyby uczynić ten proces znaczącym i uwzględnić uwagi kierowane ze strony partnerów społecznych. Poza tym dokumenty planistyczne są sporządzane z wykorzystaniem trudnego technicznego języka, co zniechęca do udziału w dyskusji. A ponadto hierarchiczna i scentralizowana struktura lasów państwowych powoduje, że nadleśnictwa nie są elastyczne w kształtowaniu celów zarządzania na swoim terenie. Znaczy, w zasadzie mają problemy z reagowaniem na sugestie ze strony lokalnych ich społeczności i NGO-sów ze względu na płynące z góry instrukcje.
Leśnicy preferują również rozwiązania maksymalizujące pozyskanie drewna kosztem innych funkcji lasów, preferowanych często przez lokalnych mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. No i wynikiem tego są konflikty i tutaj widzicie Państwo skan ze strony WWF-u, która mówi o planie urządzenia lasu dla nadleśnictwa Bircza i podsumowuje to pisząc, że nie uwzględniono w nim żadnych uwag ze strony społecznej. I to zgadza się z tym, jak partycypację przy tworzeniu puli widzą organizacje pozarządowe, tutaj powołuje się na publikacje w tym zakresie, i które wskazują, że uwagi do puli ze strony społecznej są w znikomym stopniu uwzględniane przez Lasy Państwowe, zwłaszcza jeśli dotyczą modyfikacji praktyki leśnej w celu lepszej ochrony przyrody. Szczegółowe uwagi podparte badaniami naukowymi są często ignorowane i pozostawiane bez odpowiedzi lub pomijane przy podsumowaniu procesu partycypacyjnego. Decyzja ministra zatwierdzająca PUL nie jest uważana za decyzję administracyjną, co uniemożliwia organizacjom pozarządowym włączanie się w postępowanie i doprowadzenie do kontroli procesu tworzenia PUL-u przez sąd administracyjny. I teraz chcę podsumować ten swój przegląd swoich badań i stwierdzić, że obszary leśne pełnią szereg funkcji, które są w różnym stopniu preferowane przez różne grupy interesariuszy i przekładają się na spory o sposób wykorzystania przestrzeni leśnej. Tradycyjnie w polu polityki leśnej dominowała funkcja ekonomiczna oraz główna organizacja realizująca, czyli Lasy Państwowe. W mojej ocenie Puszcza Białowieska była pierwszym po 1918 roku obszarem, w którym doszło do sporu pomiędzy grupami aktorów społecznych o cele i metody gospodarowania lasami. I ten spór z różną intensywnością trwa do dziś, a na jego dynamikę wpływ miały krytyczne wydarzenia społeczno-polityczne, zwłaszcza II wojna światowa oraz przemiany po 1989 roku. Kluczową zmianą po 1989 roku było wytworzenie się nieformalnej koalicji pomiędzy naukowcami, biologami, ekologami, a ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, która zaczęła wywierać skuteczną presję na rządzących w celu podwyższenia ochrony puszczy oraz utworzenia nowych obszarów chronionych. To działanie spotkało się z negatywną reakcją ze strony Lasów Państwowych, które uznały to za zagrożenie dla swojej pozycji oraz za uderzenie w interesy ekonomiczne i prestiż zawodowy leśników. Leśnicy nie uznawali przedstawicieli społeczeństwa za uprawnionych do współdecydowania o zarządzaniu lasami. Zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku, trwale zrównoważona gospodarka leśna ma na celu zapewnienie ochronnych, ekonomicznych i socjalnych funkcji lasów. Jednak w mojej ocenie istniejące uregulowania prawne oraz uwarunkowania społeczno-polityczne zarządzania lasami, w tym silna ekonomiczna i polityczna pozycja Lasów Państwowych, powoduje, że tak naprawdę o tym, czy i w jakich proporcjach są realizowane te funkcje, decydują obecnie głównie leśnicy. Inicjatywy, które zmierzają do wypracowania kompromisu i są oparte o jakieś narzędzia wypracowane na poziomie międzynarodowym, nie przynoszą zakładanych skutków społecznych i przeradzają się w kolejną arenę sporu o przestrzeń. Moim zdaniem brak elastyczności lasów państwowych na oddolne sygnały społeczne i brak kompromisowych rozwiązań, które satysfakcjonowałyby strony sporu, powoduje, że te konflikty się zaogniają. One się nie ulegają wyciszeniu, ale trwają i są coraz bardziej intensywne. W coraz większym stopniu, w mojej ocenie, zagraża to legitymacji społecznej gospodarki leśnej i lasów państwowych i w przypadku zmian społeczno-politycznych może to zachwiać stabilnością funkcjonowania tej organizacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo panu doktorowi. Czy ma pan podgląd na czat, żeby pan widział to, co te pytania, które panu będziemy zadawali? Tak, właśnie zacząłem przeglądać. Grzegorzu, ale może poprosimy o zadawanie tych pytań. Tak, no będziemy je czytać, ale dobrze, żeby dla ustalenia uwagi jeszcze był podgląd na czacie. Tutaj mamy zaproszenie od pana Rafała Chudego na kongres leśny. Proszę sobie zobaczyć, tam jest również link do tego. Pozwoliłem sobie zadać pierwsze pytania. Troszkę chciałbym się więcej dowiedzieć na temat rzeczywistego, a nie tylko jakiegoś inspirowanego konfliktu między społecznością lokalną wokół Parku Białowieskiego. To znaczy tam było wiele takich przykładów. Czytaliśmy swego czasu w prasie, że
traciliby mieszkańcy różne korzyści ekonomiczne w przypadku rozszerzenia parku, na ile to było rzeczywiste, na ile, jak Pan mówił, było to inspirowane. Również no, jest wiele konfliktów właśnie w grze o przestrzeń osiedla w środku, czy na obrzeżu przynajmniej Puszczy Kampinowskiej, zadeptanie Tatr czy innych ładnych, w miarę pustych miejsc przez turystów. No, te konflikty są na porządku dziennym i często one są zewnętrzne. No i pytanie dość prowokacyjne, na które być może Pan nie będzie chciał odpowiedzieć, czemu się nie będę dziwił, czy największym wrogiem czy zagrożeniem dla parków narodowych nie są przypadkiem leśnicy. Czasem takie wrażenie można było odnieść, szczególnie jak się obserwowało działalność pana ministra Szyszki przed, no, jak jeszcze był ministrem. To są te moje trzy pytania, takie poważne, a jedno troszkę prowokacyjne. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie i lokalną społeczność, to no, trzeba stwierdzić, że na pewno jest tak, że zdecydowana większość lokalnych społeczności obszaru Puszczy Białowieskiej jest przeciwna poszerzeniu Białowieskiego Parku Narodowego na całą Puszczę. I jest przeciwna głównie dlatego, że obawia się skutków tego poszerzenia, obawia się tego, że dostęp do Puszczy Białowieskiej byłby ograniczony, ale przede wszystkim obawia się utraty dostępu do drewna opałowego. Ja wraz z zespołem przeprowadziliśmy takie kompleksowe badania ankietowe na grupie ponad 700 gospodarstw domowych obszaru Puszczy Białowieskiej, w której badaliśmy, w jaki sposób lokalne społeczności korzystają z puszczy, i okazało się, że rzeczywiście praktycznie około 80% domów jest ogrzewanych jeszcze za pomocą drewna opałowego, i głównie to drewno pochodzi z nadleśnictw puszczańskich. No i to jest duży problem, duża zależność zasobowa, ponieważ no wiadomo, że w zimie taka wizja utraty dostępu do opału no jest dosyć dotkliwa i może wywoływać obawy. Jednocześnie, co wykazały nasze badania, w zasadzie jakby usługi ekosystemowe czy korzyści, które czerpią mieszkańcy z puszczy, w zasadzie w niewielkim stopniu przekładają się na ich budżet gospodarstw domowych. Bardziej miało to miejsce w przeszłości, obecnie już nie. Także można powiedzieć, że ten sprzeciw jest w większym stopniu wywołany obawami niż faktycznym ograniczeniem, które by się wiązało z powstaniem Parku Narodowego. Ponadto trzeba też podkreślić, że część z tych obaw, jakby chociażby dotycząca zakazu wstępu do parku, no nie jest do końca uzasadniona, i inicjatywy, które pojawiały się w międzyczasie dotyczące poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, wyraźnie podkreślały konieczność zachowania dostępu lokalnej społeczności do puszczy, konieczność zapewnienia lokalnej społeczności dostępu do drewna opałowego, więc wydaje się, że te obawy są nie do końca uzasadnione, aczkolwiek one istnieją i cały czas kształtują stosunek lokalnej społeczności do propozycji poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Teraz konflikty o przestrzeń wokół lasów i to, że lasy są poddane presji ze strony zabudowy, to jest troszeczkę inny temat, bardzo istotny moim zdaniem, dlatego że w Polsce mamy do czynienia z dezintegracją systemu planowania przestrzennego. Tym tematem też się zająłem w jednej z moich publikacji, gdzie pokazałem, że tak naprawdę doszło do deinstytucjonalizacji planowania przestrzennego w Polsce, które nie może już obecnie realizować stawianych przed nim funkcji, w tym między innymi chronić przestrzeni przed zabudową. Ta zabudowa jest chaotyczna, rozlewa się, prowadzi do rozlewania się miast i do nieefektywności w jej kształtowaniu, a także zagraża walorom przyrodniczym, bo często zabudowa ta właśnie jest lokalizowana w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach. Więc jest to oczywiście problem, natomiast tutaj źródła tego problemu tkwią w mojej ocenie w systemie planowania przestrzennego i w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz, czy wrogiem parków narodowych są leśnicy?
Myślę, że nie ma jakiegoś takiego bardzo wrogiego stanowiska leśników w stosunku do lasu. Ja myślę, że leśnicy po prostu, trochę też rozumiem to stanowisko leśników, którzy bronią jakby swoich miejsc pracy, swojego sposobu widzenia przyrody, swojego sposobu gospodarowania. Myślę, że oni są przekonani, że swoją pracę wykonują dobrze, rzetelnie, zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami jakby dobrej praktyki leśnej. Tutaj natomiast widziałbym w większym stopniu rolę rządu i rolę państwa, bo jeżeli jakby prześledzi się tą historię wokół Puszczy Białowieskiej, wokół akredytacji, wokół planów urządzania lasów, to widzimy, że praktycznie nie ma tam żadnej roli rządu. Tak, że w zasadzie polityki lasów państwowych odnośnie lasów w Polsce w zasadzie jest takie wrażenie, nikt specjalnie nie kontroluje, a jeżeli nawet są jakieś inicjatywy, tak jak inicjatywa pana Tokarczuka, ministra Tokarczuka, no to one spełzają na niczym. Także to państwo w obszarze polityki leśnej no, jawi się jako taki no, bezzębny tygrys troszeczkę, który w zasadzie jest bardzo bierny. I tutaj bym widział pewną słabość, ponieważ raczej widziałbym, że państwo powinno odgrywać rolę pewnego arbitra i pewne przekładać również preferencje społeczne na kształt polityki wobec lasów, jakby równoważyć też ten spór. Natomiast takiej roli arbitra obecnie nikt nie pełni, co prowadzi do zaognienia tych konfliktów, moim zdaniem, i takiej no, nierówności w tych relacjach. Czy jakieś jeszcze pytania się pojawiają? Nie wiem, dlaczego pan profesor się nie włącza. Może ma... Przepraszam, pan profesor mówi, tylko ma włączony mikrofon. A, rozumiem. Pan Rafał Ciech, bardzo proszę, przepraszam. Dzień dobry. Ja mam pytanie, dlaczego w ostatnich latach nie powstają nowe parki narodowe i czy ta sytuacja może się zmienić jakoś w przyszłości? Tak. Parki narodowe, tak jak pokazałem w swojej prezentacji, nie powstają dlatego, że obecne unormowania prawne w zasadzie uniemożliwiają tworzenie parków narodowych. Powstanie parku wiąże się z koniecznością uzyskania zgody wszystkich samorządów terytorialnych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, co w zasadzie jest bardzo trudne. Dodatkowo jeszcze problemem jest nie do końca doskonała konstrukcja, jaką są parki narodowe. To jest w tym momencie tak naprawdę jedyny skuteczny sposób ochrony przyrody w takiej formie konserwatorskiej, natomiast nie jest to forma doskonała. Wiąże się również ze stratami finansowymi dla samorządów, ponieważ niższy jest poziom podatku leśnego odprowadzany od lasów w parkach narodowych i w lasach państwowych, więc finansowo samorządy tracą na powstaniu parków narodowych i z tego względu trudno oczekiwać, że rozpatrując interes lokalnych mieszkańców i swój interes ekonomiczny, będą zgadzały się na wprowadzanie formy ochrony przyrody, która uderzy je od strony ekonomicznej, a poza tym może się przełożyć również na lokalny rynek pracy. Więc tutaj znów potrzebna była rola państwa, która zmieniłaby ten rachunek zysków i strat na korzyść parków narodowych, albo przynajmniej wyrównując finansowo lokalnym społecznościom te straty, które obecnie by ponosiły w związku z utworzeniem nowych obszarów chronionych. Co do przyszłości, no myślę, że jest taka możliwość, no ale to wymagałoby jakby pewnej wizji polityki wobec parków narodowych i wobec zarządzania lasami w Polsce. I to też obserwuję, tak jakby śledzę dyskusję wokół ochrony przyrody i też no, nie widzę takich wizji, które były przedstawiane przez polityków. Jedyne, co widzę, to jest taki sygnał, cała Puszcza parkiem narodowym, tak? No i to chętnie politycy opozycyjni o tym się wypowiadają, natomiast nie słyszę o sposobach, za bardzo sposobach reformy parków narodowych, tak żeby to były atrakcyjne formy ochrony przyrody również dla lokalnych społeczności. Dziękuję bardzo. Pani profesor Olechnicka. Dziękuję za tę prezentację.
I dziękuję, że nie miałam okazji, że Pan się zgodził u nas wystąpić na naszym seminarium. I ja bym chciała zapytać o coś, o czym Pan nie mówił, a wiem, że się również Pan tym zajmuje, o konflikty wokół ochrony dzikich zwierząt i na ile te konflikty mają inny charakter niż to, o czym Pan mówił dzisiaj na seminarium. Po drugie, chciałabym zapytać, czy, bo dziś głównie mówiliśmy o Białowieży, czy te doświadczenia Białowieży, te materiały mogą w jakimś stopniu być uniwersalne dla wszystkich konfliktów, jak Pan to widzi, czy to jest faktycznie jakaś jednak specyfika tej społeczności lokalnej, biorąc pod uwagę no właśnie to, co Pan mówił, opalanie ciągle drewnem, czy zróżnicowanie religijne tej społeczności, no nie wiem, to ja tylko podaję dwa przykłady, ale chciałabym, żeby Pan szerzej na to popatrzył, na ile można mówić o tym. A trzecie pytanie to właściwie, ono trochę nawiązuje do pytania profesora Gorzelaka, pierwszego pytania profesora Gorzelaka, bo chciałam zapytać, czy popularyzacja turystyki na obszarach chronionych w jakiś sposób wpływa, czy zmienia układ sił właśnie w społecznościach lokalnych, czy, no, czy to nie jest, no ale rozumiem, że ten element dochodowy nie jest taki ważny w myśleniu o ochronie. Dziękuję. Tak. Dziękuję za te pytania. Zacznę od ochrony dzikich zwierząt. Wydaje mi się, że to, co można zaobserwować, bo ja analizowałem w swoim projekcie politykę, historię polityki wobec wilków, wobec żubrów i wobec łosi. I to, co można obserwować, to to, że w początkowych fazach, zazwyczaj korzenie tych wszystkich polityk tkwią w dwudziestoleciu międzywojennym i co można zaobserwować, w początkowych fazach rozwoju instytucjonalnego te polityki były zdominowane przez określone grupy zawodowe i wiązały się z pewnym jednolitym sposobem patrzenia na potrzebę ochrony lub eksploatacji zwierząt, tak? Czyli na przykład łosie traktujemy jako ciekawy obiekt do polowań, no piękne zwierzę, które wzbogaca nasze lasy, no i potrzebujemy je chronić, żeby utrzymać tą funkcję jakby jako zwierzę łowne. No, żubr no to jest pewien relikt przyrody, który jako pomnik należy chronić, żeby no, mógł cieszyć oko przyszłym pokoleniom, a wilk no to w początkowych okresach był traktowany jako pewien szkodnik, którego należy bezwzględnie tępić. I można obserwować, że z biegiem czasu, gdzieś między od lat 60., a już bardzo od 89 roku, zaczyna się różnicować, po pierwsze rozwiązała się struktura aktorów społecznych zaangażowanych w te obszary polityki, czyli pojawiają się w coraz większym stopniu ekolodzy, biolodzy, znaczy ekolodzy w znaczeniu naukowcy ekolodzy, biolodzy, którzy przedstawiają troszeczkę alternatywną wizję gatunku, jego znaczenia dla ekosystemu, a po drugie włączają się również organizacje pozarządowe, które wprowadzają nowe sposoby działania, nowe sposoby kontaktowania się z decydentami i przez to pojawiają się też konflikty wokół tych gatunków. Konflikty związane z różnymi sposobami patrzenia na te gatunki i z różnymi przekonaniami i wartościami. I tak jak czasami udaje się zmienić sposób gospodarowania danym gatunkiem, tak jak w przypadku wilka, a czasami dochodzi do pewnego impasu, tak jak w przypadku łosia. No, tu musiałbym szerzej już wejść w szczegóły, natomiast ewidentnie widać no, jakby to coraz większe zróżnicowanie sposobów myślenia o zarządzaniu tymi gatunkami, co przekłada się na konflikt. No i wydaje się, że no, trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby ładnie się różnić, prawda? Żeby to nie były konflikty wyniszczające, ale w jakiś sposób budujące i poprawiające tak naprawdę ochronę i zrównoważone zarządzanie tymi gatunkami w przyszłości. Drugie pytanie, czy Białowieża jest uniwersalna? Po części mam wrażenie, że te mechanizmy się powtarzają. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się na obszarze tego projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, no w zasadzie bardzo podobne są te mechanizmy. Znaczy duży opór leśników, skuteczne przekonanie lokalnych społeczności, że park będzie negatywnie oddziaływał na lokalną gospodarkę, więc również opór lokalnych społeczności związany z niekorzystnym finansowo ulokowaniem parków narodowych. Podobne mechanizmy się powtarzają również w projektowanym Mazurskim Parku Narodowym,
gdzie też w zasadzie no, wygląda to bardzo podobnie no, i wiąże się z podobnym rozłożeniem zysków i strat, z podobnym układem interesariuszy. Więc myślę, że są takie, no, takie mechanizmy tutaj dosyć uniwersalne. I wreszcie pytanie o turystykę. Czy ona zmienia układ? Wydaje się, że trochę tak. I tutaj na przykład obserwując przypadek białowieski, widzę, że pojawiła się grupa mieszkańców, którzy utrzymują się z turystyki i którzy w dosyć głośny sposób domagają się zwiększenia reżimów ochronnych puszczy i zaprzestania jej eksploatacji w obecnej formie. I wiąże się to z tym, że po prostu utrzymują się z turystyki. Natomiast po pierwsze, to jednak jest cały czas mniejszość, a po drugie, to też zwracaliśmy uwagę w naszych badaniach ankietowych, że w przypadku puszczy rozkład usług turystycznych jest bardzo nierównomierny. Znaczy jest szalona dominacja Białowieży, gdzie wszyscy turyści przyjeżdżają, natomiast te obszary dookoła puszczy w zasadzie pod względem turystycznym są zupełnie nierozwinięte. I też mądra polityka państwa, znów uważam, powinna polegać na tym, żeby dofinansować możliwości rozwoju turystyki właśnie w tych niedoinwestowanych regionach, na krańcach, na obrzeżach puszczy, tak żeby stworzyć jakąś alternatywę zarobkową również dla tamtych społeczności. Dziękuję. Bardzo proszę pana Piotra Miszczuka o pytanie. Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać, jakie zmiany organizacyjne powinny dotknąć Lasów Państwowych, tak aby główną motywacją ich działalności nie był zysk ekonomiczny? A, to trudne pytanie jest. Trudne pytanie. Dlatego, że jakby z samej konstrukcji Lasów Państwowych i jakby z historii Lasów Państwowych wynika, że ich celem jest zrównoważona gospodarka leśna w takim rozumieniu, że powierzchnia lasów nie zostaje zmniejszona, one są po eksploatacji odtwarzane, natomiast jednak ten element ekonomiczny zawsze dominował. Choć po 89 i zmianie uregulowań ustawowych pojawiły się dodatkowe cele i tak naprawdę często leśnicy mówią, że to nie chodzi tak naprawdę o kwestie finansowe. No, przykładem tego jest chociażby to, że leśnicy dopłacają w dużej mierze z funduszu leśnego do gospodarowania w Puszczy Białowieskiej. To są bardzo wysokie kwoty, że rzędu tam bodajże 20 milionów złotych rocznie. Te nadleśnictwa są deficytowe, a mimo to są utrzymywane przez Lasy Państwowe, które twierdzą, że no, jesteśmy w stanie ponieść te koszty. Oczywiście są to jakby koszty też ponoszone po części z funduszy publicznych, prawda, no bo są Lasy Państwowe są organizacją publiczną, ale jednak jakby no, lasy pokazują, że ten element finansowy nie jest dominujący. Z drugiej strony, jak się rozmawia z leśnikami, no to też jest miałem takie wrażenie, że ważne jest, że jakby dla leśnika ważne jest to, żeby się utrzymywać samodzielnie z gospodarki prowadzonej na swoim terenie, że to jest jakiś taki pewien też no, kwestia prestiżu zawodowego, że ja potrafię tak gospodarować, żeby mieć ten dodatni wynik finansowy. Często się podkreśla też tą rolę samofinansującą się lasów, prawda, że nie trzeba do nich dokładać. Więc to kwestia tych priorytetów ekonomicznych nie jest taka łatwa. Mi się wydaje, że kluczowe byłoby po pierwsze uznanie przez lasy, że społeczeństwo, w tym organizacje pozarządowe, mają również prawo włączać się na równych prawach w proces współdecydowania o lasach, że ich los, że ich zdanie nie jest atakiem na lasy i na leśników, tylko jest próbą jakiegoś takiego konstruktywnego przedstawienia swojego zdania i również dopuszczeniem przez leśników do tego, że ich wizja lasu, do której mają jak najbardziej prawo i która wynika jakby z ich edukacji, nie jest jedyną możliwą wizją lasów i nie jest jedyną słuszną wizją lasów. I myślę, że zdrowo byłoby, gdyby w Polsce w różnych obszarach różne te wizje lasu mogły być w różnym stopniu realizowane i nie byłoby to postrzegane jako atak na nikogo, jako zagrożenie, a raczej jako właśnie no,
zróżnicowanie, które jest dobre, że w jednych miejscach gospodarujemy tak, jak to widzą leśnicy, w innych miejscach realizujemy funkcje może bardziej rekreacyjne, kulturowe, na przykład w obszarze dookoła miast, takie, które są preferowane przez lokalne społeczności. W tych obszarach, które są cenne przyrodniczo, stawiamy na pierwszym miejscu ochronę procesów przyrodniczych. I właśnie takiej oczekiwałbym, takiej większej otwartości na tego typu propozycje, ale mam wrażenie, że samym leśnikom trudno jest się otworzyć na to i tutaj wymagana byłaby jednak jakaś interwencja ze strony władz rządowych, tak, które niejako powinny skłonić Lasy Państwowe do większego zaangażowania się w taki dialog, ale na razie, jak widać, jest to bardzo trudne i do tego nie doszło. Zwracam uwagę Państwa na ostatni wpis na czacie pani Marty Derek, która informuje o książce pod tytułem Park Narodowy Gospodarka Lokalna, model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego. Proszę sobie zapoznać z tym wpisem. I pan Robert Bęks teraz zadaje pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałem się spytać, czy ubiegłoroczne i tegoroczne odkrycie lasów związane między innymi z lockdownem i problemami z wjazdami za granicę i związana z tym moda na wycieczki po lesie mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ochroną przyrody w Polsce także po pandemii? I czy tym samym wpłynie to na zwiększenie liczby zwolenników paradygmatu ekocentrycznego w kolejnych latach? Dziękuję. Tak, no to bardzo ciekawe pytanie jest, bo wydaje się, że właśnie ten COVID, pandemia może być jednym z wydarzeń krytycznych, które przyczynią się do modyfikacji tego układu instytucjonalnego wokół leśnictwa w Polsce. Bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, że coraz więcej ludzi spędza czas w lasach, w parkach, docenia to, że one są i że trzeba je zachować, zwraca uwagę, co się tam dzieje, i jednocześnie coraz głośniej wyraża swoje niezadowolenie związane ze sposobem gospodarowania w tych lasach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że też obserwuje się bardzo duży popyt na drugie domy, tak? Czyli że no, ludzie chcą mieć możliwość spędzenia czasu również poza miastem, co z jednej strony, no wiadomo, jest nie do końca pozytywnym zjawiskiem, ponieważ powoduje no jakby wzrost zabudowy i potencjalnie zagrożenie dla tych walorów przyrodniczych, ale z drugiej strony też powoduje, że w większym stopniu będą zainteresowani włączaniem się w lokalne procesy partycypacyjne, decyzyjne, związane chociażby z planami urządzania lasu. I tutaj mamy do czynienia już z takimi konfliktami, kiedy no to właśnie ludzie z zewnątrz, przyjeżdżający, mający drugie domy gdzieś, powiedzmy nad Bugiem, są zainteresowani utrzymaniem walorów rekreacyjnych lasów w ich okolicy i włączają się, w przeciwieństwie do lokalnych mieszkańców stamtąd, w te procesy decyzyjne i upubliczniając problemy, które napotykają, próbując zmienić dotychczasowy sposób zagospodarowania. Także mam wrażenie, że rzeczywiście może to mieć dosyć duże przełożenie na politykę leśną. Dziękuję bardzo. Pan profesor Hryniewicz. Janusz, jesteś tam? Mikrofon masz włączony. Tak, tak, włączam się, już jestem, tak. Zainteresowała mnie fotografia, którą pan zamieścił, z przerzedzonym lasem, a jakieś godzinę temu dowiedziałem się od profesora Smętkowskiego, że polskie lasy są na tle europejskich również bardzo przerzedzone. Pojawiają się nawet sformułowania w prasie o gospodarce rabunkowej. No i w związku z tym chciałem się zapytać o następującą rzecz. Jaka jest rola zewnętrznych grup nacisku, grup interesu w utrwalaniu tego stanu rzeczy? Bo na przykład można się dowiedzieć, że Polska jest gigantem światowym w przemyśle meblarskim. Szóste miejsce na świecie i czwarte w eksporcie. No to w związku z tym, no i firmy meblowe są oczywiście zainteresowane w pozyskiwaniu drewna. No i w związku z tym sądzę, a jest jeszcze nacisk energetyki, bo energetyka też do czegoś drewna używa.
Natomiast no, to znaczenie firm meblowych jest niebagatelne, bo jest to druga pozycja w polskim eksporcie. W związku z tym jest to bardzo dużo ludzi. No i w związku z tym te grupy leśników, które są zainteresowane no właśnie w takim eksploatatorskim traktowaniu lasów, będą miały, mają, obecnie mają bardzo silne poparcie polityczne, ale będą miały niezależnie od tego, jaki będzie rząd, no bo przecież drugie miejsce w eksporcie i niebagatelna grupa interesu, 20 parę tysięcy firm, no to i pewnie to jest kilkaset tysięcy osób zatrudnionych, chmara wyborców. No jest problem, no nawiasem mówiąc, to problem typowy dla wszystkich krajów peryferyjnych, które muszą kosztem swojej przyrody zarabiać na chleb dla obywateli. No dobra, ale chciałem zapytać, czy pan jako badacz, bo ja to się na tym nie znam, jestem tylko takim luźnym obserwatorem, czy pan widzi jakieś takie przejawy, wskaźniki, no właśnie tego nacisku, czy firm meblowych, czy energetycznych? Jak to wygląda właśnie od takiej strony no, badacza zaangażowanego w problematykę? To znaczy akurat w tych przypadkach, które analizowałem, ta rola była dosyć ograniczona i wynikała bardziej z postrzegania właściwej gospodarki leśnej przez same lasy państwowe niż z nacisków od strony odbiorców drewna, które na pewno są. No bo jest to jakby zrozumiałe, że odbiorcy chcą mieć dostęp do dobrej jakości surowca, jeszcze do tego w dobrej cenie. Także na pewno tutaj też można zrozumieć w pewnym sensie rolę leśników, którzy gdzieś muszą też równoważyć z jednej strony tutaj oczekiwania ze strony popytowej, a z drugiej strony również oczekiwania społeczne związane z utrzymaniem odpowiednich walorów przyrodniczych lasów. Natomiast jeśli chodzi na przykład o funkcjonowanie tej certyfikacji, bo przecież tam również były przedsiębiorstwa z branży właśnie meblarskiej, odbiorcy drewna, to no, można powiedzieć, że to, co się stało z sposobem certyfikacji, z tym systemem, jego no, takie rozłożenie i ostatecznie odebranie tej akredytacji, no to nie było wynikiem działań branży meblarskiej, tylko po prostu było wynikiem działania samych leśników i organizacji z nimi związanych, którzy chcieli jakby zapewnić sobie no, jako monopol w decydowaniu o sposobie zarządzania lasami. Także tutaj akurat na tych, oprócz tego, w tych badanych przypadkach przeze mnie ta presja nie była jakoś szczególnie widoczna, choć na pewno miała miejsce. Dziękuję. Właśnie sprawdziłem, bo słyszałem, że z Europy drewno jest eksportowane do Chin. PKP Cargo wysyła kontenery drewna do Chin, ale to jest drewno z Niemiec, z Czech i ze Słowacji. To jest absolutnie zaskakujące. Pani doktor Dorota Celińska-Janowicz, bardzo proszę. Chciałam podziękować za niezwykle interesującą prezentację, która była dla mnie no, trochę przerażająca, chociaż jednocześnie potwierdziła to, co już wiedziałam wcześniej, czyli że leśnicy patrzą na las jak na fabrykę drewna po prostu. I tak się zastanawiam, że jak się wchodzi do lasu i są te takie tablice informacyjne, to jest i o funkcja retencyjna lasu i tu schronienie dla zwierząt i jakie gatunki roślin. Może bardziej takie autentyczne by było, gdyby leśnicy po prostu pisali, ile drewna pozyskują z danego lasu i jak to wspaniale są w stanie wycinać te drzewa. No, chciałam się spytać o znaczenie edukacji, wykształcenia, bo to jest taka grupa dosyć zwarta. Zakładam, że tam wszyscy są po tym kierunku leśnictwo i nie można zostać leśnikiem, nie mając odpowiedniego wykształcenia. I z takiego punktu widzenia nawet organizacji dydaktyki, czy to podejście do lasu jako fabryki drewna jest właśnie wpajane na studiach i no, po prostu są kształtowani ludzie, którzy mają takie podejście, czy to raczej
Nawet jeśli wchodzą z jakimś przeświadczeniem, że na przykład właśnie nie tylko pozyskiwanie drewna jest istotną funkcją lasu, to w tej instytucji niejako ich poglądy są zmieniane albo ulegają zmianie. Za chwileczkę, mamy jeszcze tylko 12 minut, także proszę łaskawie zadawać pytania krótkie, żebyśmy mogli tych pytań zadać tyle, ile Państwo sobie życzą. Dziękuję. Dziękuję, bo to jest też bardzo ciekawe pytanie i tutaj odwołam się do prowadzonych przeze mnie wywiadów osób, które same albo jakby przeszły przez edukację leśną, albo no, mają bardzo bliski związek z leśnikami i zrozumieją ich sposób rozumowania i patrzenia na las. I rzeczywiście jest tak, że przechodząc przez edukację leśną, pamiętajmy, że często zaczyna się ona już w technikum, prawda, są technika leśne, potem wyższe studia leśne, one preferują pewien model leśnictwa oparty właśnie na dosyć dużej ingerencji i takiej wizji pewnego doskonałego modelu lasu, do którego leśnik powinien poprzez swoją interwencję dążyć, oparte o naukę leśną. I trudno jest często osobom w ten sposób, w tym paradygmacie kształcenia wykształconym, dostrzec uzasadnienie dla odmiennych przekonań. I to jest z jednej strony trochę naturalne, prawda, no bo wszyscy działamy w ramach jakichś paradygmatów, no ale z drugiej strony no, należałoby oczekiwać, że zarządcy lasów, które mają różną wartość przyrodniczą, będą w większym stopniu potrafili tą wartość przyrodniczą uwzględniać w swoich planach, a jest takie wrażenie, że w zasadzie jest to robione w sposób bardzo ograniczony i w zasadzie to widać na przykład na przykładzie Puszczy Białowieskiej, przez większość XX wieku stosowano tam no, takie same zasady gospodarki leśnej, jak w innych lasach, które miały o wiele niższą wartość ekonomiczną. To jest też dla mnie ciekawe pytanie, bo na przykład myślę tutaj o na przykład przypadku amerykańskim, gdzie służba leśna federalna prowadzi gospodarkę leśną, a z drugiej strony zarządza również obszarami tak nietkniętej przyrody, czy tak zwane wilderness areas, prawda, gdzie są lasy, można powiedzieć, pierwotne, którymi też może zarządzać. Więc z drugiej strony, rozmawiając z polskimi leśnikami i też z osobami, które się tym interesują, to widzę, że jest ogromny opór przed takim sposobem gospodarowania, że to jest po prostu takie pozostawienie lasu samego sobie, jest postrzegane jako marnotrawstwo, jako bardzo zła praktyka. To jest autentyczne takie przekonanie o tym, że to jest zła praktyka. Nawet to, co wygląda Białowieski Park Narodowy, jest oceniane negatywnie przez leśników. Uważają, że to jest po prostu obszar zaniedbany i las, który jest zniszczony. Więc ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, co musiałoby nastąpić, żeby lasy państwowe również mogły uwzględnić takie bardziej, no, bardziej konserwatorskie sposoby zarządzania lasami. No to jest ewidentnie, moim zdaniem, bariera mentalna. Dziękuję. Pan Filip Żmudowski, prosimy krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie, czy według Pana dzisiejszy trend w rozumieniu ochrony środowiska, czyli właśnie na przykład skupianie się na emisji dwutlenku węgla, tego typu podobnych sprawach, recyklingu, czy to nie przeszkadza w pewien sposób właśnie w walce o ochronę obszarów leśnych, czy wręcz takie przyciąganie uwagi nawet do stosunkowo odległych tematów mimo wszystko wpływa pozytywnie na ochronę lasów? Szczerze mówiąc, to nie mam do końca wyrobionego zdania, dlatego że analizując te przypadki, o których Państwu dzisiaj opowiadałem, w zasadzie tematy te się nie pojawiały, czyli można powiedzieć, że ich znaczenie dla tych sporów i dyskusji było bardzo, bardzo ograniczone. Z drugiej strony teraz obserwuję, że rzeczywiście pojawia się ta dyskusja o emisji dwutlenku węgla, mówi się o tych gospodarstwach węglowych, często przesadzając z rolą, jaką miałby one pełnić i ich wpływem na rzeczywiście wiązanie dwutlenku węgla. I tutaj też nie jest do końca dla mnie jasne, bo są różne zdania na temat tego, który las, czy stary, czy młody, w jaki sposób najlepiej ten dwutlenek węgla wiązać. Myślę, że w tym momencie to ma dosyć ograniczony wpływ.
na zarządzanie lasami, o wiele większy, myślę, wpływ mają potencjalnie dyskusje na temat nowej strategii ochrony bioróżnorodności Unii Europejskiej, zwłaszcza propozycje dotyczące przeznaczenia nam około 10% powierzchni lasów na ochronę konserwatorską. I to widzę, że wywołuje duże kontrowersje. Lasy państwowe postrzegają to jako duże zagrożenie dla swojego sposobu gospodarowania. To w ostatnich tygodniach widzieliśmy dużą mobilizację związaną z konsultacjami tej strategii ochrony bioróżnorodności. Więc wydaje mi się, że to bardziej w tym kierunku tutaj, ten kierunek może w większym stopniu wpłynąć na gospodarkę leśną. Dziękuję. Pani Barbara Kusińska, bardzo proszę krótko. Dzień dobry, dziękuję za wystąpienie i mam dwa krótkie pytania. Pierwsze to, czy gdzieś na świecie jest przykład rozwiązania takiego konfliktu podobnego do tego w Białowieży, czy gdzieś indziej w Polsce, w którym by się udało otrzymać kompromis i te doświadczenia mogłyby posłużyć jako model i wskazówki do rozwiązania tego konfliktu? I drugie pytanie, czy w Puszczy Białowieskiej jest widoczny podział wśród mieszkańców między młodszymi a starszymi, jeśli chodzi o właśnie użytkowanie lasu i ochronę? Jeśli chodzi o przykłady międzynarodowe, trochę trudno mi jest tutaj coś takiego konkretnego pani zaproponować. Myślę, że jeśli chodzi o układy społeczno-polityczne, to one są bardzo zależne od kontekstu. Od kontekstu zwłaszcza krajowego, więc trudno przekładać jakieś rozwiązania z innych krajów, gdzie jest inny układ sił pomiędzy środowiskami przyrodniczymi, środowiskami leśnymi, inne unormowania prawne, inna historia, na przykłady tutaj polskie. Chyba najbliższy, którym mógłbym się posługiwać, to jest przykład Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej, bo no, jest to ten sam kompleks leśny i podobnie jak w Polsce, duża część tego kompleksu była wykorzystywana na potrzeby ekonomiczne, ale stopniowo zaczęto wprowadzać tam ograniczenia ochronne. Obecnie większość Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej ma formę parku narodowego i większość również jest pod ochroną ścisłą. Nie prowadzona jest tam gospodarka leśna, więc jakby pokazane jest to, że jest to możliwe, ale dlaczego tak się stało? Stało się tak, dlatego że była tam silna kontrola ze strony rządu. I jakby lokalnie leśnicy nie mieli tam za dużo do powiedzenia, była po prostu to odgórna decyzja polityczna rządu, który był na tyle silny i umocowany politycznie, że mógł taką decyzję, nie oglądając się na zdanie innych, wprowadzić. W Polsce nie miało to miejsca, tak jak wspominałem, nawet rząd zainteresowany powiększeniem parku nie był w stanie tego zrobić i z taką sytuacją w zasadzie mamy miejsce do tej pory. Mamy do czynienia do tej pory. Drugie pytanie, prosiłbym o powtórzenie, bo umknęło mi. Chodzi o podział wśród młodszych a starszych. Czy jest inna wizja użytkowania puszczy i ochrony? Dziękuję. Wydaje mi się, że raczej podział jest troszeczkę inny, że wiem, że jeżeli w danej rodzinie dominuje negatywne spojrzenie na rozszerzenie puszczy, to ono jest przekazywane w ramach tego takiego transferu generacyjnego, tak, że młodsze pokolenie również zaczyna mówić i postrzegać negatywnie te działania ochronne. Natomiast to, co może zmienić, no to właśnie może inne źródło dochodu. Jeżeli dane gospodarstwo domowe utrzymuje się z turystyki, wtedy szansa, że zmieni sposób patrzenia na zagospodarowanie puszczy, jest większa. I ja nawet pamiętam, że przeprowadziłem bardzo ciekawy wywiad z jednym z takich no już bardzo dojrzałych wiekowo mieszkańców Białowieży, który sam mi opowiedział, jak zmieniało się jego spojrzenie na las, że mówił, że kiedyś widział las tak jak leśnicy, jak on to określał, patrzył na drzewo, widział kubiki drewna i pieniądze, które można za niego uzyskać. A mówi, że potem ten sposób jego patrzenia się zmienił i zaczął dostrzegać w większym stopniu takie bardziej walory kulturowe lasu, ale on to przynajmniej wiązał właśnie z tym, że miał częsty kontakt z turystami i zaczął też utrzymywać się z tego, że miał kwaterę agroturystyczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dr Darek za link do publikacji. Proszę sobie zwrócić uwagę na ten link na czacie i również pan Rafał Chudy dał link do
pewnych przykładów kanadyjskich. Już chyba nie zdąży pan zadać pytania, bardzo przepraszam. Pan Maciej Ciszek, szybciutko, proszę o pytanie. Dobry, to ja jeszcze chciałem zapytać o skalę nielegalnej wycinki i innych działań nielegalnych w lasach polskich i ewentualnie jak temu można przeciwdziałać albo się przeciwdziała. To znaczy, muszę powiedzieć, że ten temat nie wystąpił specjalnie mocno w tym zebranym przeze mnie materiale badawczym. Wydaje się, że lasy państwowe dosyć skutecznie radzą sobie z nielegalną wycinką. Jest to raczej problem marginalny, tak przynajmniej mogę ocenić na podstawie zebranego materiału badawczego. Dziękuję. Szybciutko pan Franek, czyli Franciszek Kaczmarek, żeby nie popadać w zdrobnienia, czego mi nie wolno. Czy jest pan Kaczmarek? To w takim razie prosimy panią Agnieszkę Ponichterę. Chciałabym zapytać, czy jednym z możliwych rozwiązań takiej edukacji przyrodniczej dla leśników i zmiany nastawienia lasów państwowych mogłyby być eksperymenty pokroju lasu ochronnego Szast w Puszczy Piskiej. Czy takie pomysły w pana opinii można uznać za zasadne? Dziękuję. Znaczy, mam wrażenie, że tutaj mamy w przypadku leśników do czynienia właśnie z funkcjonowaniem w ramach pewnego paradygmatu. I tak jak nas uczy o tym Thomas Kuhn, jeżeli chcemy, że automatycznie osoba reprezentująca pewien sposób myślenia, światopogląd, ma tendencję do obrony tego światopoglądu. Ona jest w stanie zgodzić się na pewne drugorzędne modyfikacje swoich przekonań, natomiast trudno będzie ją przekonać do zmiany takiego podstawowego jądra tych przekonań, a mam wrażenie, że w przypadku leśników to jądro polega na tym, że konieczna jest interwencja człowieka do tego, żeby układy przyrodnicze działały w sposób prawidłowy. I to jest clue myślenia leśników o lesie i oni widzą tutaj swoją ogromną funkcję i potrzebę działania leśnika, gdyż ich zdaniem, tak jak tutaj przytaczałem w jednych z cytatów, po prostu dany obszar przyrodniczy zostanie zdegradowany. I teraz to uczenie się leśników, ono jest w pewnym sensie ograniczone, bo ono może dopuścić pewne modyfikacje praktyki leśnej, ale nie może naruszyć tego podstawowego przekonania o potrzebie interwencji. Natomiast takie obszary jak Las Szast, no z tego co słyszałem, dotarło to do mnie w jakiś taki nieformalny sposób, no to słyszałem, że leśnicy trochę żałują tego, że taka powierzchnia powstała. I też mam wrażenie, że to są odmienne sposoby postrzegania. Ja pamiętam, że w pewnym momencie parę lat temu, chyba dwa lata temu to było, byłem w takiej wizji lokalnej z leśnikami w Puszczy Białowieskiej i staliśmy na drodze. Z jednej strony był las naturalnie się odnawiający, a z drugiej strony był las, który został wycięty, drewno zostało zabrane i tam zostały posadzone sadzonki przez leśników. I ja po prostu patrząc na to z punktu widzenia takiego bardziej przyrodniczego, no mi się bardziej podobało to takie naturalne odnowienie, ale leśnicy mieli zupełnie inną perspektywę. Oni z dumą pokazywali właśnie ten uprzątnięty i ponownie nasadzony las. I oni pokazywali to, co mi się akurat podobało, biorąc pod uwagę moje osobiste odczucia, jako przykład negatywny. Więc jakby to pokazuje, jak ten paradygmat kształtuje też sposób postrzegania otoczenia, sposób postrzegania przestrzeni. Dlatego myślę, że ta możliwość uczenia się jest jednak dosyć ograniczona. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze kolejne sugestie publikacji od pani dr Darek. Proszę sobie skopiować, jeżeli państwa to interesuje. Pan Rafał Chudy mógłby jeszcze szybciutko zadać pytanie i bardzo bym prosił naszego prelegenta o bardzo krótką odpowiedź. Czy jest pan Rafał Chudy? Już nie ma. No więc w ten sposób wykorzystaliśmy pytania zadawane głosem. Czy zarządzanie każdym lasem dla jego
wielofunkcyjności, czy można rozdzielić lasy na produkcyjne i ochronne? Może pan doktor jeszcze szybciutko ma odpowiedź. Czy można takiego podziału dokonać? Produkcyjne i ochronne, tak czy nie? Na pewno można. Nie wiem, czy to jest, coś, z czego powinniśmy się cieszyć, ale wygląda na to, że w tym kierunku to zmierza. Ponieważ te konflikty wokół tego, jakie funkcje dany obszar powinien spełniać, powodują polaryzację i wydaje się, że zmierza to w kierunku właśnie coraz większego wyodrębniania konkretnych funkcji, jakie konkretny obszar leśny ma pełnić. I widzę, że też pojawiają się propozycje ze strony organizacji przyrodniczych, które mówią, że pora już to konkretnie ustalić, bo w tym momencie, kiedy to ustalają sami leśnicy na podstawie swoich własnych preferencji, no to pewne funkcje dominują nad innymi, a my byśmy chcieli, żeby konkretnie te funkcje były ustalone, zwłaszcza w tych obszarach cennych przyrodniczo. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dyskusję. Dziękujemy Państwu za zadawanie pytań. Dziękujemy panu doktorowi za kompetentną wypowiedź i odpowiedzi. I zapraszamy na za tydzień. Coś, Agnieszko, jeszcze chcesz powiedzieć? Również chciałam się dołączyć do podziękowań, również dla dyskutantów i dla prelegenta i dla prowadzącego również. Dziękuję bardzo. Dzisiaj ja chciałem podziękować za zaproszenie i za zainteresowanie i za wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Można zamknąć nagrywanie. Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w seminarium. Dziękuję. Do widzenia.